Dzień dobry Państwu. Miałam tutaj swoją rolę do wypełnienia, prawie mnie już Pani Dyrektor wyręczyła, ale tym niemniej wystąpię, jak już było zaplanowane i powiem Państwu tak. Ciągnęliśmy losy z Panem Prezydentem, kto dzisiaj wprowadzi nas w to święto. Oboje nie powinniśmy mówić, bo oboje mamy chore gardła. Ja te zawody wygrałam. Wobec tego stoję przed Państwem. Dziękuję bardzo. I nie będzie to długo, rzeczywiście kilka zdań. Dlaczego my tutaj jesteśmy? No po pierwsze dlatego, że rok temu się umówiliśmy i za to Państwu dziękuję, że Państwo są. Umawiamy się za rok? Dobrze. Nieśmiało, ale myślę, że po koncercie będziemy już pewni. Proszę Państwa, oczywiście spotykamy się dlatego, bo w połowie października w całej Polsce świętujemy Dzień Edukacji Narodowej. Dzień wszystkich pracowników oświaty. Święto, które swoją historią sięga lat 50. w Polsce, a tak naprawdę XVIII wieku. Pozwolą Państwo, że właśnie w dwóch zdaniach to jest zdarzenia przypomnę. W 1957 roku, zaraz po wojnie, w Polsce miała miejsce Międzynarodowa Konferencja Nauczycieli, na której to konferencji, uznając doniosłą rolę oświaty, postanowiono wyznaczyć, przyjąć datę, która będzie świętem nauczycieli i był to najpierw 20 listopada. Później, kiedy procedowano Kartę Praw i Obowiązków Nauczyciela w 1972 roku, uznano, że lepiej będzie wspominać wielkie wydarzenie, które nie tylko w skali polskiej było bardzo doniosłym, ale także europejskim, czyli powołanie pierwszego Ministerstwa Oświaty, wtedy Komisji Edukacji Narodowej. I ten Dzień Nauczyciela przeniesiono na 14 października, i tak on się wtedy nazywał, Dzień Nauczyciela. 10 lat później Kartę Praw i Obowiązków Nauczyciela wyparła Karta Nauczyciela. I ta Karta Nauczyciela, o czym świadczy ta dekoracja z mojej lewej strony, zawarła w 74 artykule zapis, że rzeczywiście 14 października to święto oświaty, ale święto wszystkich pracowników oświaty, a więc i nauczycieli, i pracowników niepedagogicznych, i tak to święto obchodzimy do dziś. Świętujemy, jak już mówiłam, w rocznicę pierwszego Ministerstwa Oświaty, Komisji Edukacji Narodowej, proszę Państwa, uchwalonej przez Sejm Rozbiorowy. Liczyła ona 8 osób, 4 posłów, 4 senatorów, więc ludzi niewiele, ale wiele dokonali. Oczywiście jej działalność skupiała się wokół środowiska naukowego skupionego przy Hugonie Kołłątaju, ale trzeba pamiętać znaczenie tego wydarzenia, bo proszę Państwa, po raz pierwszy polski język polski był przedmiotem nauczanym regularnie. Bo powstały wtedy terminy tłumaczone z łaciny, terminy naukowe w zakresie matematyki, fizyki, biologii, to są terminy, które obowiązują do dziś. Bo proszę Państwa, wtedy zaczęto inwestować w rozwój nauczycieli. Powstały seminaria nauczycielskie i wychowana przez Komisję Edukacji Narodowej kilkudziesięciotysięczna rzesza nauczycieli prowadziła swoją działalność z powodzeniem potem w Polsce tej już rozebranej, że tak powiem, i która tu dbała o nowoczesne kształcenie młodzieży. Zatem jesteśmy, proszę Państwa, na uroczystości niezmiernie ważnej dla nas wszystkich, ale myślę i przyszłych pokoleń, bo staramy się wszyscy, jak tu jesteśmy, wszyscy jak umiemy, wykorzystując swoje i możliwości, i talenty, nieść dorobek komisji w przyszły czas dla przyszłych pokoleń. Proszę Państwa, nie dokonujemy też z naszej strony niczego nadzwyczajnego. Wykonujemy swój obowiązek, bo takie święto, jak już mówiłam, obchodzimy w całej Polsce. Niedawno świętował minister edukacji i nauki w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z nauczycielami, reprezentantami naszego środowiska z całej Polski. Za chwilę, bo 19 października, my będziemy też uczestnikami wojewódzkiej, mazowieckiej uroczystości w Czernicach Borowych.
świętują Dzień Edukacji Szkoły, ale też okoliczne gminy, no i świętuje też z Państwem razem prezydent miasta Ostrołęki. Ponieważ jest to święto oświatowe, to w dobrym tonie będzie znowu przekazanie pałeczki tutaj prymatu pani dyrektor Bogusi Jarce. Prosimy kontynuować. Dziękuję bardzo.